War Z. I jak tutaj widzicie, w tym odcinku, to będzie ostatni odcinek z serii World War Z, rozpoczynam rozdział drugi aktu czwartego w Tokio. I uwierzcie mi, pomimo wielu prób dokończenia tego pierwszego rozdziału, w którym poległem w poprzednim odcinku, nie udało mi się, nawet pomimo inwestycji w rozwój postaci, w rozwój sprzętu, no niestety nie udało mi się tam wytrwać. We have to cut through here. We can still get on that ship. Take down anything that moves. We can't have them following us. Więc powiedziałem, że w związku z tym, żeby nie przedłużać zakończenia tej serii w nieskończoność, postanowiłem, że zaprezentuję właśnie ostatni rozdział tej batalii i z zombiakami i zobaczymy, czy nam się uda, czy nie. No. To jest ostatni odcinek serii, pomimo nawet jeżeli ten odcinek zakończy się porażką, to zakończymy tą serię, bo też nie ukrywam, że Star Wars Battlefront 2 i Resident Evil 2 no, stanęły totalnie w miejscu. A nad tymi grami też się chcę skupić. Strzela się do nich przyjemnie, ale wierzcie mi, to nie jest takie proste. Tutaj w Japonii widzę, że ta gra już się robi znacznie trudniejsza. Zobaczymy, czy zdążymy na ten statek. Dobrze, że go usłyszałem. Ale będą kolejni. Mamy autowieżyczkę. Wieżyczka by nam tutaj mogła zrobić niezłe kuku. A to nie o to tutaj chodzi. Malownicza ta Japonia. Stay quiet. Słyszę coś przerażającego, coś bardzo złego. Tak jest, to zombie. No nie, wiedziałem, że ten się zaraz obudzi. Dobra, tutaj to ucierpiałem. Otwieramy bramę. Dawaj, 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 dawaj. Jest wybawienie w postaci uzupełnienia amunicji. Peace now. The bridge! There's an armed checkpoint! Hey! My jesteśmy już w porcie. No nie do końca. They're coming in! Zbliżamy się, to na pewno, to zdecydowanie. Ale we can climb that truck to reach the bridge! Idziemy. Ło! Dobra, może jednak nie. Tutaj fala zombie przyszła.
the fuck? Przerażająco duża ilość zombie. No stop, kurwa, przychodzą nowe. Skąd oni, kurwa, skaczą? Ja pierdolę. Hello. No wypierdzielać! Pierdolę, no. Kurwa, won! No pierdolę, co za desperaci, nie? Uwaga, niech już będzie chwila spokoju. No i jeszcze w tle trujący bluszcz. Ale wiecie co, pod nim to się kurwa te deski powinny rozpierdolić. Takie jest moje zdanie. Gra nie sugeruje nic łatwego. Same sterty. Właśnie, otwierać kurwa tą bramę. O nie. Tak to w tej grze bywa. No tak, no oczywiście, nie, no musi być chmura. Bo to by było zbyt piękne, żeby się tak po prostu dostać do portu. Widzę, autowieżyczka już zaczyna działać. Ale trochę głupio działa. No. No to co tu za bardzo rozstawić na nich. No i zobaczymy, czy to będzie 16 sekund. No już 5 sekund do śmierci. Skąd to oni przyjdą? No nie idźcie jak nasz. Nie ma co iść jak na rzeź, no. Ja pierdolę. Mogę rozstawić kurwa brzydko czarty. No kurwa, pakuj w niego! Dobra, granat. Niech to zdupcy jak najwięcej. A kurwa, i mamy problem, mamy problem. Kurwa, ja się pytam, po chuj jest ta autowieżyczka? No i co się okazuje? Jedyną osobą, która jak zwykle przetrwa, jestem ja. Wiem, że zombie się przedzierają przez bramę. 40 ileś sekund, żeby kurwa tutaj przetrwać, no. Powiem szczerze, to nie jest dobry znak. 30 sekund, żeby obronić bramę. No, grubo. A towarzyszy brak. Towarzyszy brak. A towarzyszy trzeba kurwa uleczyć. Rodzi się pytanie, jak? Jak ja mam obronić towarzyszy, nie? No, powiem szczerze, zostałem sam w tym świecie. Ale obroniłem pozycję. I spotted a stalker.
ożyli. Szczęśliwie. Szczęśliwie przeżyli. Dobra. Chyba ich będzie ulecieć, bo nie wiadomo, czego się tu można spodziewać. Maksimum amunicji? O Jezu, no. Ładuj tą broń! Dobra. Uleczymy was trochę w miarę możliwości. Została jedna apteczka, komu by ją dać? Dobra. Kim? Miko dostanie. No widzę, że tutaj hordy znowu idą. Dobra, dawaj ta. O, jest jeszcze jedna apteczka, także bardzo dobrze. Team 4, this is command. I need you to move to the fuel depot. I'll update you with orders when you are en route. No gdzie jest Heroin? No nie ruszaj się! Dotrzyjcie do składu paliwa. I co, statek gdzie jest? Ewakuacja rozpoczęta, co, paliwa nie ma? Command ordered us to the fuel depot. Carry on. Dobra, wiesz... Mam nadzieję, że już z biegiem gry będzie łatwiej. Mam taką kurde nadzieję. Porozglądajmy się jak najbardziej. We are almost inside the fuel depot. My team left a cache of explosive charges inside. Rig them up to the tanks. You are blowing the depot. Blowing the depot will create a wall of fire between the mainland and the ship. To może być jedyny ratunek do... Spread out and look for explosives. Do ewakuacji. W czterech punktach musimy umieścić ładunki wybuchowe. No i oczywiście musieli się pojawić nasi kompani. Bez nich byłoby zbyt nudno. Użycie, umieść ładunek wybuchowy. Jest. Ale teraz muszę muszę sobie iść po ładunek wybuchowy i go umieścić, tak. Dobra. Połowa celu zrealizowana. O nie! O nie, gdzie są bomby? Tutaj mamy dwie. Okej, trzeci podłożony. Został ostatni, czwarty. Niech to pierdolnie później i... Niech tu będzie czysto od tych zombie. Ile mamy czasu, żeby stąd wypierdalać? Disengaging fuel lines now. Fall back and provide cover until the ship clears the dock. Yes, sir. There's a tender at the dock. No to let's go do punktu. Let's go. Punkt ewakuacyjny. To jest kurwa w chwili obecnej najważniejsze. Great. Let's keep pushing. Pierdoli zombie. There's the ship. Are all the other ports clear? Taniga and Sahoro ships already arrived in Kamchatka. Ruszajmy.
Let's go. Ten punkt ewakuacyjny jest gdzieś na dole? Mhm. Dobra, są schody na dół. Coś tu kurwa słyszę. I mi się to bardzo kurwa nie podoba, te chrumkanie. No. Dobra. To tylko my. We got a report of a swarm coming in. A big one. We are the only thing between them and a ship. Where's the platform? Czyli rozumiem, że znowu będzie rozstawianie. Gdzie by tutaj można zostawić? KM. Jeden tu. I set up a stationary gun. Mamy tutaj gości. Kurwa, no tylko tyle tego jest. Jeżeli chodzi o defensywę. Nie, dobra, mamy coś jeszcze. Kurwa. Już się zaczyna, a mamy zalewie. Siatka elektryczna. Gdzie takie cholerstwo by można było? 10,000. A niech jest. Niech ich razi kuwa prądem. Mamy KM-a, jeszcze jednego. Myślę, że on się tutaj przyda. Machine gun is ready. Powiem szczerze, to będzie bardzo trudna batalia. Mamy trochę więcej sojuszników, bo mamy też kurwa wojskowych, ale mam nadzieję, że to wojsko będzie razem z nami napierdalać te zombie, bo to tak nie może być. It has been an honor to serve with all of you. We should be proud of what we've done here. To rozpoczynamy. Kabum, motherfucker. Zobaczmy, czy... Nie, ten KM jest innej dyspozycji, ale wiem, z którego KM-u mógłbym tu trochę im, kurwa, poprzeszkadzać. A no dobra, dobra, niech idą, pojedynczo, pojedynczo. Spróbujmy ich rozwalić. Mamy odeprzeć tą chmurę przez 2 minuty 49 sekund. Matko, pojebało. Dobra, oni teraz strzykują się z tej strony. Myślę, że kurwa można przelać. No to trochę kurwa KM-u poużywać, żeby... zniwelować trochę. Na tym zombie. Dobra, granat. Niech tu się dzieje, co chce. Rzucam drugi. A niewiele. Niewiele. Ale dobra, no. Jakoś to idzie, jakoś żyjemy. Co ja tu wziąłem? Pełni granaty odłamkowe. Amunicja. Teraz kurwa z drugiej strony tu będą napierać. Kurwa, gdzie jest ten kompaktowy KM? Właśnie. Bo wziąłem strzelbę kurwa i... Ojo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 j
Wszystko, co tu może być, niech się tu kurwa przyda. Ojej, oj.
Mamy 50 sekund do obrony bramy. Ale ja też nie mam za dużo życia. No nie. No nie. No niestety. Jest bardzo źle. Jest bardzo źle. I don't have much time. 25 sekund. Med, please. Kimiko, ożyj. Kimiko, wytrwaj to. 15 sekund. Nie, nie, no nie, naprawdę. No nie, no 15 sekund zdecydowało po raz. No mnie szlak trafi. No nie mogę w to uwierzyć. 15 jebanych sekund. Ach. Ale mamy pecha ostatnio, naprawdę w tym urozecie. To się w głowie nie mieści. 15 jebanych sekund. Nie mam pytań. Nie mam pytań. O, się udało. Command, we made it. We're clear. Ship has reached minimum safe distance. Light them up. I never thought this day would come. We did everything we could. This isn't over. We will return. No 15 sekund dzieliło nas wtedy od zwycięstwa w tej misji. Musiałem dograć 15 sekund filmu, żeby zrobić końcówkę. No nie mogę w to uwierzyć po prostu. Że musiałem dograć 15 sekund filmu. No ale zobaczyliście ten moment, co się stało po pokonaniu tej Szymiry. No, dostaliśmy się na statek i uciekliśmy. Także w taki sposób zakończył się ostatni akt kampanii popularnej w World War Z. I to wiedzieliście, więc mamy całą grę zaliczoną tylko w jednym rozdziale, właśnie w Tokio. Zaliczyliśmy porażkę, ale naprawdę pomimo rozwinięcia umiejętności postaci, rozwinięcia broni, no jest tam mega ciężko. Myślę, że gdybym grał w to normalnie przez internet z ludźmi, którzy są kumaci, a nie tak jak te boty prowadzone przez komputer, to myślę, że by się to spokojnie udało. A tak swoją własną wytrwałością, pomysłami udało mi się w jakiś sposób zaprezentować całą grę, pokazać, że to jest naprawdę bardzo dobra gra, a wcale nie kosztuje tyle, ile Days Gone na przykład. 249 zł kosztuje Days Gone, tylko ta gra kosztuje, z tego co pamiętam, chyba 160-170 zł, a gra jest warta swojej ceny, bo naprawdę da się tu grać przez sieć. Miło się strzela do tych zombie, miło się rozwala i daje to po prostu fajny mordor, zacierz i w ogóle ja się przy tej grze świetnie bawiłem, także jeżeli macie pieniądze i chcecie wydać to na jakąś grę, albo nie wiem, lubicie tę tematykę postapokaliptycznego świata, lubicie zombie i lubicie do nich strzelać, no to World War Z jest tytułem, który na pewno trafi w wasze gusta. Ja się bawiłem świetnie, także oficjalnie uznaję, że World War Z, ta seria, zostaje przeze mnie zakończona. I skupiam się na dwóch pozostałych, czyli na Star Wars Battlefront 2 i na Resident Evil 2. Więc
mojej strony. Bardzo was przepraszam, ale ta chrypa mi się po prostu pojawia nagle. Także moi drodzy, z mojej strony to wszystko. Dziękuję za to, że wspólnie graliśmy, że oglądaliście tą serię, że wam się też spodobała. I zapraszam do dwóch pozostałych głównych serii przeze mnie w chwili obecnej robionych, czyli do Star Wars Battlefront 2 na konsoli Xbox One S i Resident Evil 2, no to już na PS4 Pro. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych produkcjach na kanale Gamingowi Pasjonaci. Hej!